Wie pan co wyczytałem? Że jeżdżenie po Warszawie to tak na rowerze w zimę, to tak jakby się paliło paczkę dziennie papierosów, bo takie jest złe jakości powietrze. Aha, to znaczy, że jak ja palę, to nie będzie sprawy. Dokładnie. Sorry mordeczki. Siema. Sorry, uwaga. Siema. Tu jest z kimś pogadać muszę. Gdzieś tu mogę zaparkować? A, pan mi poradzi, bo ja mam pewne wątpliwości. Tu jest centralna. Aha. W tej dzielnicy tutaj. Aha, dobrze. Dziękuję bardzo. O, dziękuję. To gdzie ja jestem? Nie jesteś za młody, żeby prowadzić auto? Tak, mam. Tak. Dzięki wielkie. Nie wiem jaka to dzielnica, ale czuję się jak w domu. Urzędomat. Wow. O, złóż dokumenty. Ty. Wow. Wolę pogadać z człowiekiem niż z robotem. ZUS i NFZ to moje ulubione urzędy państwowe. Tak szybko, zawsze jak przychodzę, to od razu jestem brany do okienka i wszystko mam załatwione. Aż chcę się płacić podatki. Nie, wszyscy wyprzedzają, nikt by nie wciągnął, no ktoś mógłby podholować. Wolę. Tydzień temu stworzyłem challenge na Instagramie, hashtag na pochybel policji, w którym rozdaję ludziom światełka i polecam oświetlenie roweru po zmroku. Proszę bardzo, tu jest moje. A ja sobie zaraz przyczepię. Nie ma sprawy, to za darmo. Wesołych świąt. By uniknąć w ten sposób mandatu od policji. Ale wszyscy zaczęli odstawiać swoje rowery jak choinki, dlatego nie mogę być gorszy. To jest większy koszmar niż słuchawki w kieszeni. Dzisiaj stało się to, czego się najbardziej obawiałem przez cały vlogmas. Mianowicie zaczęło padać, ale mimo wszystko chcę zobaczyć, jak to wygląda na mieście. Idę na rower, mimo że pada. O, zapomniałem o tym. O cholera, jakie jest światło. Uwaga, jadę. Spójrzcie na nagranie z dzisiejszego przyjazdu. Wszystko jest mokre i wygląda jak symulator osoby nabzdręgolonej. No i teraz przydają się światełka. Pada. Mam nadzieję, że nie kopnie mnie prąd. Jest ciemno i zimno, ale nie jedzie się źle. Żałuję, że nie zmieniłem skarpetek na te powyżej kostki. Czuję się, jakbym włączył ten tryb kominka w Tesli. Spójrzcie po drugiej stronie ulicy. Tyle osób na rowerach. Nie rozumiem tego. Ja to robię dla kontentu. Ja normalnie nienawidzę rowerów. Nie wiem, czemu ludzie sobie nie kupią samochodów. Będzie test. Tutaj bardzo łatwo wpaść pod samochód i zobaczymy, czy mnie zobaczą. O, w ostatniej chwili. Mało brakowało. Jakby miał takie zajebiste lampki jak ja. Dzięki. Siema. O, okej. Szaleństwo. Nie trzeba mieć kablówki w domu, żeby pooglądać telewizję. Ale tak wygląda nagrywanie. 5 razy powtarzasz to samo, bo zawsze się przejęzyczysz, ale myślę, że to nie jest zdziwienie dla nikogo. Policyjny pościg na S5, czemu mnie tam nie było? O kurde, korek, serio, nawet na prawym pasie. Uwaga, jadę. O, dzięki. Ludzie myślą, że jestem jakąś karetką i mnie przepuszczają na czerwonym. Tak wygląda moja kurtka po przejażdżce w deszczu. Na dodatek spójrzcie na mój kask, jest cały w błocie. Dlatego powinniście kupić sobie samochód. Nie było zimno, ale czuję się taki brudny i mokry po dzisiejszym przejeździe. Te rowery naprawdę działają mi na nerwy. Do zobaczenia w następnym odcinku.